Nie wiem, czy wiecie, ale 31 czerwca ubiega termin, w zasadzie kończy się termin na złożenie wniosku do waszego operatora sieci energetycznej o to, żebyście mieli, jeśli oczywiście przysługuje wam zwiększony limit zużycia energii z 2000 na przykład 2600 i to jest dla tych, którzy mają osobę niepełnosprawną w swojej rodzinie, bądź 3000 kWh. W tej obniżonej kwocie 69 groszy, oczywiście netto, to do 31 czerwca musicie złożyć wniosek albo drogą elektroniczną, co wam pokażę za chwileczkę u siebie na komputerze, jak to zrobić. Jest to bardzo proste, więc spokojnie sobie poradzicie. Albo drogą papierową, po prostu musicie sobie ściągnąć PDF-a bądź pójść do swojego operatora sieci energetycznej i złożyć taki wniosek. Oświadczenie, to jest taki wniosek, oświadczenie o to, że przysługuje wam to prawo. Jeśli jest to z karty dużej rodziny, tak jak chociażby w moim przypadku, no to wtedy trzeba podać numer karty, zeskanować tą kartę, bądź zrobić jej zdjęcie, załączyć do takiego wniosku, bądź kopię tego zdjęcia ksero przedłożyć u swojego operatora energetycznego. A jeśli jest to rolnik bądź o niepełnosprawności, to wtedy trzeba przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności tego członka rodziny i w ten sposób zgłosić. Tylko pamiętajcie, do 31 czerwca 2023 koniecznie trzeba to zrobić. Już nie zostało za dużo. Puszczam to na początku tygodnia, więc już jest po 26, więc musicie się naprawdę spieszyć, żeby po prostu nie przepadło wam 1000 kWh, a 1000 kWh przy karcie dużej rodziny oczywiście mówię, 1000 kWh. Przy tej różnicy to będzie 70 groszy razy 1000 kWh, to będzie jakieś 700 zł. Bo tutaj oczywiście nasze rządowe piszą, że to jest od 2 do 3000 zł nawet oszczędności. No niestety takiej oszczędności tutaj nie ma, ale warto z tego skorzystać. Oczywiście ci, nie przysługuje im żadna tego typu ulga, nic nie muszą zgłaszać, będzie im to naliczane w ten sposób. No i słuchajcie, wchodzimy sobie tylko na stronę mój.gov.pl, wybieramy, że chcemy złożyć o ten limit, oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu, zaznaczamy tutaj jakieś takie dziwne daty, nie wiem po co to, komu, do czego, ale zaznaczamy, tam jeszcze trzeba było wpisać swój numer licznika, tutaj trzeba potwierdzić, że nie jesteśmy koniem, czy ewentualnie jakąś tam krową, robimy wyślij, podpisujemy profilem zaufanym, czyli przez bank, przez cokolwiek tam jesteście zweryfikowani, żeby było wiadomo, że wy to wy. Wchodzimy właśnie w profil zaufany. Ja akurat przez profil zaufany, jak ktoś ma dowód, to może dostajecie SMS-ka potwierdzającego, wpisujecie kodzik i po wpisaniu kodu naciskamy potwierdź. No co to tak długo? Co to tak długo? Wpisuj ten kod, Waldek. Wpisuj, bo za chwilę będziesz miał tani prąd. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Kółeczko zakręciło, dziękujemy. Twoje oświadczenie zostało wysłane. No i oczywiście dostajecie też maila potwierdzającego, jeśli podaliście, a musieliście podać swojego maila i w ten sposób macie obniżoną cenę prądu przez super wypasioną tarczę solidarnościową. No i teraz bardzo ważna informacja. Jeżeli ta informacja ci się przydała, mam nadzieję, że tak i zaoszczędzisz, subskrybuj ten kanał, żebyś wiedział więcej, a mi to bardzo pomoże w rozwoju. Dzięki. Warto się zainteresować. Czyli zainteresujcie się, żebyście zdążyli przed 31 czerwca 2023. No bo to ważne. Tyle w temacie. Mój pies się dowiedział chyba, że jemu limity nie przysługują i się po prostu zdenerwował. Stąd to szczekanie. Człowiek to jednak ma pecha. Chce zrobić jakiś fajny materiał, pokazać jak to off-grid działa. A tu o. Takie niebo. Off-grida nie będzie.